W ostatnich filmikach opowiadałam Ci o dwóch sprawach. Po pierwsze, jeśli mamy przewodnik z prądem w zewnętrznym polu magnetycznym, to na ten przewodnik będzie działać siła. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że sam przewodnik z prądem jest źródłem pola magnetycznego. W ten sposób symbolicznie to narysuję. Z tych dwóch faktów można wysunąć następujący wniosek, mianowicie, że jeżeli będziemy mieć dwa przewodniki z prądem, po prostu i nic więcej, żadnego zewnętrznego pola magnetycznego ani nic, to co się będzie działo? Spójrzmy, co się dzieje z perspektywy przewodnika numer 1. Więc jest on źródłem pola magnetycznego, gdzie znajduje się przewodnik numer 2, to pole magnetyczne będzie tak zwrócone, będzie wchodziło w ekran, tak? A to oznacza, że przewodnik numer 2 znajduje się w polu magnetycznym, więc działa zgodnie z tym, działa na niego siła. I podobnie na odwrót. Ten przewodnik jest źródłem pola magnetycznego. W miejscu, gdzie znajduje się przewodnik numer 1, pole to jest zwrócone w ten sposób, że wychodzi z ekranu, a wobec tego znowu przewodnik numer 1 znajduje się w polu magnetycznym, więc zgodnie z tym pierwszym faktem będzie na niego działała siła. Czyli tak jakby możemy spojrzeć na to w ten sposób, że jeśli mamy po prostu dwa przewodniki w pustej przestrzeni i w obydwu płynie prąd, to będą one na siebie nawzajem oddziaływać jakąś siłą. I tym właśnie się zajmiemy. Wzajemną siłą wzajemnego oddziaływania między dwoma przewodnikami z prądem. Ograniczymy się do przypadku, kiedy te przewodniki są do siebie równoległe, by były pod jakimś, jakoś skręcone, czy na przykład leżały w równoległych płaszczyznach, ale jakoś pod kątem do siebie, czy w ogóle kompletnie jakoś krzywo biegły, to sprawa by się zrobiła już trochę skomplikowana. Natomiast my rozważymy przypadek taki dosyć prosty, najprostszy, kiedy one są po prostu równoległe. Ale tak czy owak mamy do rozpatrzenia dwa przypadki. Pierwszy jest taki, że prąd płynie w jednym i w drugim w tę samą stronę, a drugi jest taki, że płynie, że prądy płyną w kierunkach przeciwnych. Te dwa przypadki sobie rozważymy. Zacznijmy od tego pierwszego. Mamy dwa przewodniki z prądem płynącym w tym samym kierunku. Prąd o natężeniu I1 i prąd o natężeniu I2. I zastanówmy się teraz, jaką siłą działa przewodnik numer 1 na przewodnik numer 2. Tak, to co wiemy z filmiku o sile działającej na przewodnik w polu magnetycznym, to, że tak, siła ta będzie równa natężeniu prądu I2 pomnożonemu razy odcinek, bo liczymy zawsze siłę działającą na odcinek. Weźmy sobie odcinek L2 o jakiejś długości i o kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu prądu. I tutaj mamy ten wektor właśnie L2 pomnożony wektorowo razy pole magnetyczne, w jakim znajduje się właśnie ten odcinek. Jest to pole magnetyczne, którego źródłem jest przewodnik numer 1, dlatego piszę tutaj indeksik 1. Dobrze, a jaki jest kierunek tej siły? Żeby poznać kierunek siły, musimy sobie trochę pokorzystać z naszej reguły prawej dłoni. Więc najpierw musimy się zorientować, jaki jest kierunek pola magnetycznego w tym miejscu, w tym obszarze, gdzie znajduje się ten przewodnik numer 2. A żeby to rozstrzygnąć, rysujemy sobie naszą rączkę w ten sposób, prawą rączkę, uwaga, tak. Nasz kciuk zwrócony jest wzdłuż kierunku przepływu prądu, a pozostałe nasze palce są zawinięte w taki sposób, w taki sposób naokoło. I co to oznacza? To oznacza, że po tej stronie przewodnika numer 1 wszędzie pole magnetyczne wchodzi w ekran i dotyczy to również miejsca, w którym znajduje się przewodnik numer 2. Tak, wobec tego tutaj w tych punktach zajmowanych przez przewodnik numer 2 pole magnetyczne, którego źródłem jest przewodnik numer 1, wchodzi w ekran w ten sposób, jak tutaj narysowałam. Wektor L2 jest zwrócony w ten sposób, zgodnie z kierunkiem przepływu prądu. I teraz możemy wykorzystać regułę znowu prawej dłoni, żeby wyznaczyć kierunek siły. Tak, zaraz patrzę, jak wygląda moja prawa ręka w takiej sytuacji. Więc tak, mój palec wskazujący, czyli ten, który ma wskazywać kierunek pierwszego wektora w iloczynie wektorowym, mój palec wskazujący pokazuje do góry, mój palec środkowy pokazuje tam, w głąb ekranu, a pozostałe palce po prostu jakoś sobie tutaj są, ale w każdym razie palec środkowy pokazuje w głąb ekranu, tak jak pole magnetyczne, no a wobec tego kciuk prawej ręki pokazuje w tym kierunku. Trochę brzydko i nieproporcjonalnie się narysowało, ale trudno. Tak, tutaj mamy kierunek tego iloczynu wektorowego L2 razy B1, w ten sposób wyznaczony on jest taki, w tę stronę, w lewo, w stronę przewodnika numer 1, no a natężenie prądu jest wartością dodatnią, wobec tego wektor siły pokazuje w tym samym kierunku.
Tak, czyli siła ze strony przewodnika numer 1 na przewodnik numer 2 jest siłą przyciągającą, działa w ten sposób. A jaki będzie kierunek siły, z jaką przewodnik numer 2 oddziałuje na przewodnik numer 1? No zobaczmy. Więc tak, jak wyraża się ta siła? No będzie to tak, wartość natężenia prądu w przewodniku numer 1 pomnożona razy, po pierwsze, wektor tutaj L1 o długości odcinka przewodnika, który nas interesuje, co do którego chcemy wyznaczyć, jaka siła na niego działa. Długość, a kierunek jego jest taki jak kierunek przepływu prądu, więc tutaj mamy właśnie ten wektor L1 pomnożony wektorowo razy pole, wektor indukcji pola magnetycznego w tym miejscu, gdzie tę siłę chcemy policzyć. No oczywiście źródłem tego pola magnetycznego jest przewodnik numer 2, dlatego tutaj mamy indeks 2. I pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, to jest jaki jest kierunek tego pola magnetycznego. O, tu przekopiowałam i lekko skorygowałam tą rękę, którą mieliśmy tutaj, bo kierunek przepływu prądu jest dokładnie taki sam. Tak? I to, że te palce, tutaj kciuk jest skierowany wzdłuż kierunku przepływu prądu, a nasze palce zawijają się w ten sposób, oznacza, że po tej stronie pole magnetyczne, którego źródłem jest przewodnik numer 2, wchodzi w ekran. A po tej stronie, tu wszędzie, w szczególności tu, gdzie znajduje się przewodnik numer 1, będzie wychodziło z ekranu. Czyli już znamy kierunek pola B2 w tym miejscu, gdzie znajduje się przewodnik numer 1. I teraz możemy znowu wykorzystać regułę prawej dłoni do tego, żeby wyznaczyć kierunek iloczynu wektorowego, a więc i kierunek siły. Tak? Przyglądam się teraz swojej prawej ręce w odpowiednim ustawieniu i jak to wygląda. Więc tak, wektor L1 wskazuje tak, więc mój palec wskazujący idzie wzdłuż wektora L1, mój palec środkowy wychodzi tak na sztort z ekranu, tak, a pozostałe palce tutaj swobodnie sobie tutaj rysuję resztę mojej ręki i wówczas mój kciuk pokazuje w ten sposób. Tutaj troszeczkę to już jest zamazane, spróbuję może jaśniejszym kolorem. Siła, z jaką przewodnik numer 2 oddziałuje na przewodnik numer 1, również jest siłą przyciągającą. Działa w ten sposób. Czyli już wiemy, że gdy kierunki przepływu prądu w dwóch przewodnikach są zgodne, to przewodniki te się przyciągają. Teraz zobaczymy, co się dzieje, kiedy kierunki przepływu prądu są przeciwne. Otóż tak, gdy kierunki przepływu prądu są przeciwne, powiedzmy, prąd I1 biegnie tak, jak był, a w drugim przewodniku biegnie w kierunku przeciwnym. I mamy tak, jak wyżej, siła ze strony przewodnika numer 1 działająca na przewodnik numer 2 w wypadku, kiedy prądy płyną przeciwnie, tutaj dopisujemy sobie taki indeksik P, to będzie tak, wartość natężenia prądu w przewodniku numer 2 razy wektor o interesującej nas długości i o kierunku zgodnym z przepływem prądu, również będzie miał taki indeksik P, i pomnożony wektorowo razy pole magnetyczne ze strony przewodnika numer 1. Można by to oczywiście wszystko znowu rozrysowywać przy pomocy tych rączek i reguły prawej dłoni, ale nie będziemy tak robić, będziemy tylko patrzeć, co nam się zmieniło w porównaniu z przypadkiem, gdy kierunki prądu były zgodne. Tak, co tutaj się zmieniło? Odwrócił się kierunek prądu, wobec tego ten wektor to jest minus ten wektor, który mieliśmy poprzednio. Czyli tutaj możemy napisać, że to jest ze znakiem minus, minus przed wszystkim, a tutaj natężenie prądu w przewodniku numer 2 razy ten wektor, który był poprzednio, który był tutaj w tym przypadku, kiedy kierunki prądu były zgodne, pomnożony wektorowo razy pole magnetyczne ze strony przewodnika numer 1, które się nie zmieniło, które dokładnie tak samo jak tutaj w tym poprzednim przypadku, po tej stronie wchodzi w ekran, a po tej stronie z niego wychodzi. Już nie będę tego tak rozpisywać i rozrysowywać, chociaż mogę w sumie tutaj, w tym miejscu pole magnetyczne wchodzi w ekran, dokładnie tak jak tam, bo tutaj z tym przewodnikiem numer 1 nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak samo, a wobec tego widzimy tutaj, że jest to po prostu ze znakiem minus ta siła, którą mieliśmy w naszym poprzednim przypadku. Czyli tak jak ona działała w ten sposób, że przyciągała przewodnik numer 2 do przewodnika numer 1, to w tym wypadku będzie ona odpychać. A jak to będzie w przypadku siły działającej ze strony przewodnika numer 2 na przewodnik numer 1, gdy kierunki prądu są przeciwne? No tutaj zmienił się kierunek przepływu prądu w przewodniku numer 2, więc możemy narysować akurat tą rączkę. O, gdy tak sobie narysujemy tą rączkę, tutaj kciuk pokazuje w kierunku przepływu prądu, a palce się zwijają tak, jak jest pole magnetyczne, to widzimy, że tutaj to pole po tej stronie będzie wchodziło w ekran, w szczególności wchodzi w ekran tu, gdzie
mamy nasz przewodnik numer 1, a to oznacza, że kierunek pola magnetycznego się zmienił na przeciwny po odwróceniu kierunku przepływu w tym przewodniku. A wobec tego tutaj mamy tak. Natężenie prądu w przewodniku numer 1, tak jak było, razy ten wektor L1 wzdłuż kierunku przepływu prądu w przewodniku numer 1 i o długości takiej, jaka nas interesuje, takiej długości odcinka, dla jakiej chcemy policzyć siłę. A tutaj mamy pole magnetyczne ze strony przewodnika numer 2 w przypadku, gdy kierunki przepływu prądu są do siebie przeciwne. No a coś takiego to jest, tak jak sobie powiedzieliśmy już przed chwilą, minus to, co było w przypadku rozważanym poprzednio, w przypadku, kiedy kierunki prądu były zgodne. Tak? Co to oznacza? To oznacza, że no tutaj możemy sobie właśnie znowu napisać minus przed wszystkim. Tutaj natężenie prądu, tak jak było. Tutaj ten wektorek L1 pomnożony wektorowo razy takie pole magnetyczne, jak było poprzednio, gdy kierunki prądu były zgodne, a to oznacza, że to jest ze znakiem minus ta siła, którą mieliśmy poprzednio. Jeśli Cię to nie przekonuje, to oczywiście zachęcam Cię do tego, żeby z regułą prawej dłoni sobie poćwiczyć i się przekonać, ale pomyślałam, że może prościej będzie po prostu zobaczyć, co nam się zmieniło, jakie wektory nam się odwróciły przy odwróceniu kierunku prądu w tym drugim przewodniku. A zmienia się tak naprawdę niewiele, bo zmienia się tylko kierunek tego wektora L2 i przez to, że zmienił się kierunek prądu, to również kierunek pola magnetycznego tutaj się zmienił, dlatego tutaj również mamy znak minus. Czyli co? Czyli tak jak wtedy to była siła przyciągająca, to teraz będzie znowu odpychająca. Tutaj mi się zamazała ta siła działająca na przewodnik numer 2, ale poprawiam już. Wyszło nam, że jest to siła odpychająca i podobnie, tak jak tutaj mieliśmy siłę działającą w prawo, przyciągającą do przewodnika numer 2, to będziemy mieć teraz siłę, która działa odpychająco. Czyli ostateczny wniosek jest taki, że gdy mamy dwa przewodniki z prądem, tutaj strzałkami oznaczyłam kierunki przepływu prądu, gdy są zgodne, to się przewodniki przyciągają, gdy są przeciwne, to się przewodniki odpychają. W kolejnym filmiku porozmawiamy o tym, jaka jest wartość tego oddziaływania oraz zrobimy sobie przykład. Do usłyszenia.